Psiak skoczył w czasie zabawy na śniegu. Doszło do uszkodzenia przedniej łapki lewej, złamanie przedramienia obydwu kości promieniowej i kości łokciowej. W czasie spaceru, w czasie zabawy, no niestety mamy zaspy, śnieg, psy skaczą, nie wyczuwając odpowiedniej powierzchni, po której biegają. Gwałtowny skok doprowadził do tego, że doszło do złamania lewego przedramienia, czyli kości łokciowej, kości promieniowej. Jest to złamanie skośne, z dużym przemieszczeniem. Ze względu na to, że złamane są obydwie kości, należy złożyć je metodą gwoździowania. W tym przypadku można oczywiście składać te kości metodą też zakładania blach kostnych, śrub kostnych. Są też metody polegające na połączeniu tych różnych zespoleń, metody tak zwane zewnętrzne, czyli metodą zespol, którą też od czasu do czasu stosujemy. W tym przypadku nie ma takiej potrzeby. Zakładamy gwóźdoszpikowy w kość promieniową i tym samym stabilizujemy obydwie kości w miejscach złamania. Oczywiście następnie należy przez okres mniej więcej 6, 9, być może 12 tygodni trzymać ten gwóźdź kostny, w zależności od tego, jak szybko się zrasta. Jest to młody pies, aczkolwiek jest to pies rosnący i tutaj jest zawsze problem ze wzrostem z tego tytułu, że kość rośnie na długość i bardzo często ten gwóźdź musimy wyciągać troszeczkę szybciej niż to planujemy, no ale dodatkowo zakłada się stabilizatory zewnętrzne w postaci opatrunku gipsowego lub opatrunku tak zwanego termoplastycznego, gdzie stosujemy materiały, nie będę tutaj reklamował tych materiałów, w każdym razie materiały epoksydowe, żywiczopochodne. Sam zabieg trwa około godziny do półtorej godziny. Następnie przez 3-4 dni minimum pies dostaje osłonę antybiotykową, dostaje leki przeciwzapalne, dostaje leki przeciwbólowe. Po 10-14 dniach zdejmujemy opatrunek, kontrolujemy ranę, robimy zdjęcia kontrolne rentgenowskie, sprawdzamy, czy postępuje wzrost. Zakładamy następny opatrunek i taki cykl zmian opatrunków wykonujemy co 2-3 tygodnie do momentu, kiedy wyciągniemy gwóźdź. Mniej więcej przy założeniu, że będzie wszystko w porządku, sam wzrost powinien nastąpić w granicach 9-12 tygodni i zakładamy, że tak będzie i że pies mniej więcej po 3 miesiącach będzie wracał do pełnej sprawności. Przy wybudzaniu należy zachować ciszę, spokój, psu zapewnić w miarę komfortowe warunki do wybudzania. Oczywiście nie zachowywać się głośno, nie uderzać jakimiś przedmiotami, bo wykazują psy niektóre lęki. To też jest zależne od tego, jaką narkozę się stosuje. Czy to jest narkoza wziewna, czy to jest narkoza w postaci dożylnej, czy lekami infuzyjnymi tak zwanymi. Czy jest to narkoza właśnie wziewna, szybciej lub wolniej, też w zależności od wieku, w zależności od stanu kondycji psa. Szybciej lub wolniej następuje wybudzanie z narkozy, tak? No oczywiście przez okres 3-4, czasami 5 dni codziennie musimy podawać leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybiotykoterapię. No i oczywiście kontrolować stan ogólny psa. Czasami jest potrzebna płynoterapia po narkozie. Rzadko się to spotykało, stosują młodych psów, które nie są tak obciążone jak starsze psy w starszym wieku. Dalsze leczenie, tak jak powiedziałem, kwestia zmian opatrunków co 10, co 14 dni, jeżeli wszystko jest ok. Oczywiście zdjęcia kontrolne nam pokazują, tak jak mamy tutaj w tym przypadku na monitorze pokazane zdjęcie tego psa, łapa, jak wygląda to złamanie w płaszczyźnie bocznej i w płaszczyźnie strzałkowej. Tych kości przedramienia u tego pieska, czyli mamy złamanie kości łokciowej i kości promieniowej z przemieszczeniem. Patrząc w innej perspektywie, tu jest drugie zdjęcie i tu mamy też pokazane, jaki jest zakres tego przemieszczenia. Technika tej operacji będzie polegała na tym, że będziemy do tej kości promieniowej wprowadzać
gwóźdź doszpikowy. Kości te są scalone, jak gdyby zrośnięte tak zwanym chrzęsno, albo inaczej mówiąc wzrostem międzystawowym przy nasadzie tak zwanej dalszej, czyli w okolicy nadgarstka, czyli tu w tym miejscu jest wzrost i drugi wzrost w okolicy łokcia, tu w tym miejscu też są ze sobą jak gdyby zespolone. Dlatego wprowadzenie jednego gwoździa doszpikowego stabilizuje nam nie tylko kość promieniową w tym przypadku, ale też naciąga i stabilizuje kość łokciową. Także po wykonaniu operacji pokażemy jeszcze, jak wyglądają te zdjęcia. Ja tutaj zmniejszę troszeczkę ten obraz, żebyśmy widzieli całe to zdjęcie. O, za bardzo mi się zmniejszyło. No, tak to wyglądają w tej chwili te złamane kości, czyli w tym miejscu i w tym miejscu. Zagrożenia jak przy każdej narkozie, zagrożenia związane z krążeniem, zagrożenia związane z oddychaniem, aczkolwiek w tej chwili stosuje się takie środki premedykujące, czyli środki uspokajające, plus środki narkotyczne, które te zagrożenia w pewien sposób eliminują. Jeżeli chodzi o koszty operacji, no oczywiście wykonanie takiej usługi operacyjnej łącznie ze zdjęciami rentgenowskimi, założeniem opatrunków, czyli samą techniką operacyjną, i w zależności od tego, jaką metodę przyjmujemy, to jest rząd wielkości od 300 do 600 zł. Do tego oczywiście dochodzą koszty materiałów, leków, materiałów kostnych, które są zużyte. Czyli zakładamy, że w zależności od tego, jaką narkozę stosujemy, jak duży jest pies, czy jest to kot, czy to jest pies, w zależności od tego, jaki przedział cenowy przyjmują poszczególne lecznicy, bo wiadomo, że każdy z kolegów ma swój rachunek ekonomiczny, który musi w jakiś sposób zaspokajać jego potrzeby oczywiście, tak? Tylko musi być wszystko w granicach rozsądku. Złamanie kości, w zależności od tego, jaka to jest kość i jakimi technikami jest to operowane, są to operacje rzędu około od 600, 500, 600 zł, w przedziale nawet do 1,5–2 tysięcy zł. W ten sposób wprowadziliśmy tutaj gwóźdź doszpikowy do kości promieniowej. Jest to zdjęcie kontrolne, oczywiście ten gwóźdź później jest tutaj częściowo ucinany w tym miejscu. I teraz na dużym powiększeniu widzimy złożenie kości, tutaj była ta kość popękana, drobne odłamy, tutaj tak samo. To wszystko obleje się odpowiednią tkanką kostną, powinno się zrastać, to co mówiłem na wstępie. Przy stabilizacji kości promieniowej kość łokciowa układa się też w miarę prawidłowo, ze względu na to, że są wzrosty w tym miejscu, no i tam dalej w okolicy łokcia. To jest w pozycji bocznej, tu mamy w pozycji strzałkowej, czyli tak zwanej pozycji czaszkowo-ogonowej. W tym miejscu mamy miejsce złamania, widać, że tutaj jest uraz dosyć duży. Tutaj też z minimalnym odpryskiem kostnym. Wszystko ulegnie odpowiedniemu wzrostowi. Miejmy nadzieję, że będzie to w granicach około 9 tygodni trwa.